Witamy z powrotem. To jest program Zoom przy kawie. A my, drodzy Państwo, porozmawiamy teraz o pewnym sposobie na rozwiązywanie konfliktów. Ja się pokuszę o stwierdzenie, że nie jest to do końca sposób znany wśród nas Polaków, ale chcielibyśmy dzisiaj przyczynić się do tego, by został on rozpropagowany. I w tym celu zaprosiliśmy naszego gościa, panią Barbarę Romanowską, mediatora właśnie, bo będziemy rozmawiać o mediacjach. Pani Barbaro, zatem zacznijmy od pierwszego pytania. Czym te mediacje są i czy są jakieś zasady określone? Oczywiście. Mediacja jest to sposób rozwiązywania konfliktu polubowny przy pomocy, przy udziale bezstronnego mediatora. Mediator od adwokata różni się tym, że adwokat reprezentuje jedną stronę i zależy mu na tym, żeby jak najwięcej ugrać, że tak powiem kolokwialnie, dla swojego klienta. Natomiast mediator jest osobą bezstronną i rolą mediatora jest rozwiązać konflikt, patrząc na niego z boku, z jak największą korzyścią dla obu dwóch stron. Pani Barbaro, już wiemy, że tutaj nie ma tych dwóch stron, które się cały czas na swoją stronę chcą przeciągać te fakty, chcą tę winę przerzucać na drugą stronę. To jest jedna z licznych korzyści mediacji. Ale jakie jeszcze korzyści wypływają z tego sposobu załatwiania spraw? Mówi się, że czas to pieniądz, prawda? Przede wszystkim są to korzyści, jeżeli chodzi o czas i o pieniądze. Ponieważ sami Państwo wiecie, że w sądach sprawy ciągną się bardzo długo, latami. Natomiast mediator ma 2, maksymalnie 3 miesiące na zakończenie sprawy i w tym czasie się to odbywa. Jeżeli chodzi o koszty, to też jeżeli się zakłada sprawę w sądzie, to jest 5% wartości kwoty, o którą się walczy w sądzie, tak? To jest istotne. To jest istotne. Na to i w sądzie wszystko musi być poparte dokumentami. Jeżeli jest na przykład tam dom był remontowany, to trzeba mieć faktury na remont, to trzeba mieć faktury na zakup, czy samochód, prawda, na zakup. Czasami po paru latach człowiek już nie ma tych dokumentów. Natomiast w mediacji, co strony ze sobą ustalą, to tak to jest podawane. Jeżeli się ustali, że samochód kosztuje na przykład 20 tysięcy, to się ustala, że kosztuje 20. W sądzie musi być biegły sądowy, który oceni wartość tego samochodu. Więc to, co powiedziałam, jest to kwestia i wpisu sądowego, i kosztów, które później idą, bardzo duże kwoty, tak? A poza tym jest jeszcze taka korzyść, że ludzie, którzy ze sobą są w konflikcie, jeżeli jest sprawa w sądzie i któryś z nich przegra, no to potem czuje się przegrany. W mediacji nie ma przegrany, wygrany, prawda? Każdy coś tam osiągnął i jest możliwość dalszego rozmawiania z tą drugą stroną, bo strony się w jakiś sposób pogodziły, prawda? A czy mogłaby Pani nam opowiedzieć o jakichś sprawach, dla których rola mediatora była kluczowa? Powiem tak, że z reguły każdy się nastawia na jakąś sensację, natomiast dla mnie osobiście bardzo takim fajnym zakończeniem sprawy była sprawa, gdzie do podziału majątku było małżeństwo. Dla jednej, dla drugiej strony było to już drugie małżeństwo, takie mocno dorosłe małżeństwo po 60, od 20 paru lat będące w związku małżeńskim. On miał swoje dzieci, ona miała swoje dzieci. Konflikt wybuchł między synem pani a mężem. Pan się wyprowadził i teraz tak, mieli własny dom, w którym on remontował, pracował, miał emeryturę górniczą, do tego gdzieś tam jeszcze pracował, a pani miała chyba, nie wiem, 1100-1200 zł emerytury, bardzo niską. Nie byłaby w stanie utrzymać tego domu. No ale tak jak powiedziałam, konflikt poszedł, sprawa w sądzie, rozwód i tak dalej. Każdy ale ja po pierwszej rozmowie już widziałam, że ci ludzie, jak rozmawiałam z jedną i z drugą stroną osobno, że oni bardzo żałują tego, że takie kroki poczynili. Pan zapytał, czy mógłby w mojej obecności pojechać do tej żony, bo chciał tam jakiś dokument wziąć sobie, coś tam. Jak przyjechałam, to pani też powiedziała, no czy mogłaby zrobić kawę. I w rezultacie, no dzięki moim działaniom,
ci ludzie do sądu na rozprawę ugodową przyszli ze sobą za rękę. Był to dla mnie taki naprawdę wspaniały widok, gdzie ludzie po 60 parę lat, w zasadzie i jedno i drugie miałoby no, trudne dalsze życie. Musieliby sprzedać dom, pani, bo jeden, drugi nie był w stanie spłacić. A tak to był dziadek, gdzie była na placu ławeczka, gdzie się huśtały wnuki, a tak to tego wszystkiego by byli pozbawieni. Pani Barbaro, życzymy pani samych tak pozytywnie zakończonych spraw. Bardzo dziękuję. Sami tacy przychodzili do pani. Wychodzili za rękę później. Chcą właśnie się pogodzić. Pani Barbara Romanowska, mediator, była naszym gościem. Olu, nie wiem, czy wiesz, ale słyszałem, że my Polacy coraz częściej sięgamy po książki. Bardzo mnie to cieszy. Mnie również. Powiem ci szczerze, że na swoim przypadku stwierdzam, że jest w tym ziarno prawdy. No, chyba człowiek musi dojrzeć do czytelnictwa, kiedy nie każą sięgać po konkretne tytuły. No i właśnie, my teraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, po jakie książki dziś sięgają Polacy?